tutaj, w Rymawskiej Sobocie, już od dłuższego czasu wierni modlą się za wstawiennictwem świętego ojca Charbela. I właśnie tutaj w tym roku pragniemy pielgrzymować, to tutaj odbędą się kolejne dni świętego ojca Charbela. In questa chiesa, a Rimavska Sobota, i fedeli pregano già da diversi mesi per intercessione di San Charbel Maclouf, ma in questa chiesa ci vedremo 21-22 giugno per pregare insieme, perché saranno le giornate dedicate eremita libanese San Charbel Maclouf. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen, na to razem. Jesteśmy z dziekanem, tutaj z księdza Rasti Polak, dziekan dekanatu Rymawska Sobota, dieceza Rożnawska. Zaproszenie. Kochani moi, wielkie spotkanie modlitewne. To właśnie tu w Rymawskiej Sobocie na Słowacji odbędzie się spotkanie modlitewne. Przybędą i z Polski, i z regionu, można by powiedzieć, całej Słowacji. Ufajmy, zapraszamy, że tak, ufamy, że tak będzie. Właśnie 21 czerwiec, już wieczorem 21, o 21 rozpoczniemy mszą świętą uroczystości tutaj. Cała noc będzie spotkanie modlitewne, a później sobota. Sobota, wiele świadectw, spotkań, modlitwy z prośbą o uzdrowienie. A o godzinie 11:22 będzie przewodniczył mszy świętej ordynariusz diecezji, ksiądz biskup profesor Stanisław Stolarik. Po południu również będą konferencje i zakończy się wszystko w sobotę 22, też modlitwą z prośbą o uzdrowienie za wstawieństwem świętego pustelnika z Libanu. Będzie też tutaj przywieziony obraz z Polski Matki Bożej w niebo wziętej z Niegowici, nazywanej Matka Boża Dobrego Początku, pielgrzymująca po Europie. Zapraszamy. Kto zechce, 21 czerwiec, godzina 21, rozpoczęcie w Rymawskiej Sobocie, 22, cały dzień. A teraz oddaję głos księdzu dziekanowi, który też zaprosi po słoweńsku. Serdecznie was pozywamy na to nasze stretnutie modlitwy ze świętym Charbelem, który zacznie już w piątek večer o 21. hodine 21. júna a bude vlastne trvať počas celého večera neskorého a potom celú noc v adorácii a ďalej potom najväčší ten alebo hlavný program 22. v sobotu, kde do poludnia budú začneme modlitbou Matke Božej k Pane Márii takou hodinkou a potom budú prednášky a svätá omša s otcom biskupom monsignorom Stanislavom Stolarikom. A popoludní ďalej program od začínajúc hodinou Božieho milosrdenstva cez svedectva znova cez prednášku až zakončíme potom svätou omšou. V piatok večer som už zabudol, že urobíme aj v našom meste sviečkovú taký pochod s relikviou svätého Charbela s jeho obrazom, ako aj taký prejav našej oddanosti alebo viery, ktorú chceme trošku tak zrealizovať aj mimo toho kostola a poukázať práve na to, že je kompiec, ale takýto kvalitné kvíľami. Takže vtedy čas pozývame a čakáme vás v Rimavskej Sobote. Zaproszenie na wieki wieków, zaproszenie i to wszystko będzie w tej świątyni pod wezwaniem. Tak. Jakim wezwaniem jest? Z muczenickiej śmierci świętego Jana Chrzciciela. Zobaczcie, dlatego zaproszenie i czekamy na was. Szczęść Boże. Chrystus. Thank you.